Witam wszystkich serdecznie. Tym razem zacznę nietypowo. Skąd pomysł na ten film? Miałem okazję poprawiać proste sterowanie silnikiem za pomocą przycisków start i stop w maszynie. Efekt był taki, że uszkodzeniu ulegały przyciski start, co albo unieruchamiało maszynę, albo nie pozwalało jej zatrzymać, inaczej niż wyłącznikiem głównym. Poza tą drobną niedogodnością działało wszystko prawidłowo. Teoretycznie prosty układ, schematy są powszechnie dostępne, a jednak zdarzają się błędy. Dlatego postaram się wyjaśnić, jak taki układ działa, jak go zbudować i co należy uwzględnić. Na ekranie schemat, jak to było podłączone. Niektórzy z Was już może dostrzegli, co było przyczyną. Ale zacznijmy od początku. Czym możemy sterować? Praktycznie każdym urządzeniem załączanym przez podanie napięcia. Mogą to być silniki, ale też na przykład oświetlenie, grzałki czy całe urządzenia. I nie jest tu istotne, czy mamy do czynienia z prądem stałym czy przemiennym. Oczywiście, odpowiednio do obciążenia i zasilania dobieramy element wykonawczy, przekaźnik lub stycznik. Takie sterowanie pozwala w prosty sposób dodać wyłącznik bezpieczeństwa, awaryjny, tak zwany grzybek. Jak zrealizować sterowanie? Za pomocą przycisków start i stop. Potrzebujemy dwa przyciski, normalnie otwarty do załączania. Użyjemy zielonego i normalnie zamknięty do wyłączania. Użyjemy czerwonego. Tak dla formalności. Przycisk normalnie otwarty, oznaczany z angielskiego NO, łączy styki w czasie naciśnięcia. Puszczony nie łączy styków. Natomiast przycisk normalnie zamknięty, oznaczany NC, działa dokładnie odwrotnie. W czasie naciśnięcia rozłącza styki, a puszczony łączy. Potrzebujemy jeszcze stycznik lub przekaźnik ze stykami pomocniczymi, czyli jedną parą styków więcej niż jest potrzebne do zasilania. W dalszej części powiem, kiedy można użyć stycznika czy przekaźnika bez styków pomocniczych. Dla uproszczenia i bezpieczeństwa na stole pokażę wersję niskonapięciową. Taką można stosować np. w samochodach, przyczepach kempingowych, ale także do sterowania częścią wysokonapięciową. Jak to przełożyć na prąd przemienny? Plus to faza, minus 3 masa to neutralny. Zacznijmy od schematu. Przyciski łączymy szeregowo z cewką przekaźnika. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Jeśli naciśniemy zielony, cewka przekaźnika jest zasilana i przełącznik łączy styki. Ale jeśli puścimy, cewka traci zasilanie i przekaźnik rozłącza styki. Nie o to przecież nam chodziło. Ale zobaczmy jeszcze, co się stanie, jeśli przytrzymamy zielony i wciśniemy czerwony. Cewka także straci zasilanie i przekaźnik rozłączy styki. Brakuje nam więc jeszcze tylko podtrzymania. Do tego wykorzystamy styki pomocnicze. Połączymy je równolegle z zaciskami zielonego przycisku. Jak przekaźnik połączy styki, będzie efekt, jakbyśmy trzymali wciśnięty zielony przycisk. Zobaczmy, jak to działa. Podłączam zasilanie, naciskam zielony przycisk i trzymam, aż zadziała przekaźnik i podtrzyma zasilanie cewki. Mogę już puścić zielony przycisk, a przekaźnik nie rozłącza. Kiedy więc przekaźnik rozłączy? Kiedy cewka straci zasilanie. Albo przez użycie czerwonego przycisku, albo odłączenie zasilania. I tu mamy wadę lub zaletę takiego układu. Brak pamięci stanu po odłączeniu zasilania. Jeśli odłączymy zasilanie, trzeba włączyć ponownie zielonym przyciskiem, bez względu na to, czy w chwili odłączenia było włączone, czy nie. Dodajmy przycisk awaryjny. Przed chwilą mówiłem, że wyłączenie może nastąpić przez odłączenie zasilania. Stawiamy więc szeregowo jeszcze przycisk bezpieczeństwa, normalnie zamknięty. Jeśli go naciśniemy, zasilanie zostanie odłączone. Mamy więc działający układ z podtrzymaniem. Przyciskiem zielonym można włączyć, czerwonym lub bezpieczeństwa wyłączyć. A jak podłączyć urządzenie? Wykorzystujemy pozostałe styki stycznika lub przekaźnika. Jak mówiłem wcześniej, cewka stycznika czy przekaźnika może być zasilana niezależnie. Odpowiednio dobierając stycznik, możemy do zasilania cewki przez przyciski stosować niskie napięcie, np. z dodatkowego zasilacza, akumulatora czy baterii. Ale możemy też wykorzystać napięcie zasilające urządzenie. Dla układu jednofazowego wyglądałoby to tak. Stycznik ze stykiem pomocniczym. Przewód neutralny. Przewód zasilający. Przycisk czerwony normalnie zamknięty. Przycisk zielony normalnie otwarty. I łączymy równolegle do styku normalnie otwartego styki pomocnicze. Gotowe. Jeśli potrzebujemy kontrolkę włączenia, możemy podłączyć tak. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało dla trzech faz. Z
stycznik ze stykami pomocniczymi, przewody fazowe, czerwony przycisk normalnie zamknięty, wyłącznik bezpieczeństwa normalnie zamknięty, przycisk zielony normalnie otwarty, neutralny, podłączamy podtrzymanie stykami pomocniczymi. Jeśli potrzebujemy kontrolki, możemy podłączyć na wyjściu. A co w przypadku, kiedy nie mamy stycznika lub przekaźnika z odpowiednią ilością styków? Też da się taki efekt uzyskać, ale będzie miał jedną wadę, która nie zawsze będzie istotna. Czerwony przycisk, normalnie zamknięty do rozłączania, tym razem przy cewce. Dodam jeszcze wyłącznik bezpieczeństwa, też normalnie zamknięty. Oraz zielony przycisk normalnie otwarty. Przekaźnik czy stycznik z jedną parą styków. Potrzebujemy podtrzymań, więc styki przekaźnika równolegle do zacisków zielonego przycisku, tak jak poprzednio. Zwróćmy uwagę, że podaliśmy zasilanie na jeden styk przekaźnika czy stycznika, a po jego zadziałaniu otrzymujemy napięcie zasilające na drugim styku. Układ będzie działał. Dlaczego umieściłem przyciski normalnie zamknięte inaczej niż poprzednio? Aby nie płynął przez nie prąd obciążenia. Zobaczmy to na rysunku. Ale wróćmy do początku. Właśnie taki układ pokazałem jako problematyczny na początku filmu. Zobaczmy, co się dzieje po naciśnięciu zielonego przycisku, ale zanim cewka załączy jego styki. Cały prąd zasilający urządzenie, na przykład silnik, płynie przez ten krótki czas właśnie przez nasz zielony przycisk. Jeśli to małe obciążenie, znacznie mniejsze niż obciążalność styków przycisku, to nie będzie to miało większego znaczenia. Ale w przypadku, o którym mówiłem na początku, przez przycisk płynął prąd rozruchowy silnika o mocy ponad 1 kW. I w tym właśnie tkwił problem powodujący notoryczne upalanie przycisków. Jestem ciekawy, ile osób może teraz powiedzieć, wiedziałem od początku. Dajcie znać w komentarzach. Na koniec, jak zwykle, podsumowanie, ale podobnie jak wstęp, też nietypowe. Kto wiedział od początku, gratuluję. Jesteście lepsi niż niektórzy wykonawcy. A kto nie wiedział, mam nadzieję, że już wie i ta wiedza mu się kiedyś przyda. Na koniec pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Do zobaczenia.